Za nami szczecińskie obchody jednego ze zwrotnych wydarzeń we współczesnej historii Polski. Grudzień 1970 i masowe strajki na Pomorzu były realnym zwiastunem pokazującym, że mieszkańcy zaczynają się buntować przeciwko komunistycznej władzy. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji była wprowadzona 12 grudnia podwyżka cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych produktów spożywczych. Decyzję w tej sprawie podjęto już 30 listopada 1970 roku na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR. Od 8 grudnia w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczęto przygotowania w ramach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, a 11 grudnia jednostki MSW zostały postawione w stan pełnej gotowości. 12 grudnia wieczorem za pośrednictwem radia poinformowano społeczeństwo o podwyżkach cen żywności głównych artykułów o średnio 23%. 13 grudnia komunikaty o podwyżkach cen podała prasa. Wtedy też rozpoczął się wielki społeczny bunt. Podczas szczecińskich obchodów szef Solidarności Mieczysław Jurek odczytał list prezydenta Bronisława Komorowskiego. Grudzień 1970 roku to punkt zwrotny w najnowszej historii Polski, a także w życiu wielu z nas. Pamiętających tamte tragiczne wydarzenia, również w mojej pamięci zapisały się one głęboko. 44 lata temu, ponad 2 lata po stłumieniu studenckiego buntu, na Wybrzeżu doszło do masowych demonstracji. Protestującym robotnikom przeciwstawiono brutalną siłę. Od śmiertelnych strzałów polegli ludzie. Zatrzymani byli, bici, przetrzymywani w skandalicznych warunkach, ich rodziny były zastraszane. Podczas uroczystości głos zabrał prezydent Piotr Trzystek, podkreślając, jak istotne było zaangażowanie Szczecina, mieszkańców i stoczniowców w ówczesny strajk. Ruch robotniczy odegrał tu znaczącą rolę, a niektórzy w imię walki o wolność oddali życie. W tym dniu Szczecin stał się nie po raz pierwszy oraz nie po raz ostatni w historii miastem niepokornym. Jego mieszkańcy zdecydowanie i głośno upomnieli się o swoje podstawowe prawa. Dali wyraz niezniszczalnym pragnieniom. Przypomnieli światu, jak silna jest w naszym społeczeństwie idea wolności. Protesty robotników trwały od 14 do 22 grudnia 1970 roku. Z dnia na dzień rozszerzały się na kolejne miasta i przybierały na brutalności. Strajk rozszerzył się na kolejne zakłady na Wybrzeżu. Stocznia Gdańska została otoczona przez wojsko. Ludzie, którzy próbowali się do stoczni zbliżyć, byli brutalnie bici. Wysiadłem z pociągu przed dworcem głównym w Gdańsku 15 grudnia. Usłyszałem głuche detonacje dochodzące z kierunku Stoczni Gdańskiej. Później w mieście trzeba było się uchylać, żeby nie dostać pociskiem gazowym, wystrzeliwanymi pociskami z łazików znajdujących się pomiędzy oddziałami milicji obywatelskiej. W kieszeniach chusteczki zmoczone w wodzie, ponieważ bez przerwy trzeba było wycierać oczy ze względu na gaz łzawiący. Podczas uroczystości kwiaty przy pomniku ofiar złożyły reprezentacje parlamentarzystów, związków zawodowych, władz miasta oraz władz województwa. Po 13:00 pochód udał się spod bramy głównej Stoczni Szczecińskiej na Plac Solidarności.